Witam bardzo serdecznie, Galoquero z tej strony. Kolejny odcinek Cult of the Lamp przed nami. Dzień dobry, nasz wierny czegoś chce tutaj. I chce, żebyśmy tutaj oczyścili to miejsce z nieczystości, tak to nazwijmy. A komuś się łóżko zniszczyło. Pięknie. Dobra, i teraz bym wybudował tutaj kamieniołom. Bardzo dobrze. No i przy okazji udzielimy ci błogosławieństwa dziennego. I awansujesz. Pięknie. Każdemu możemy co prawda tutaj błogosławieństwo udzielić. Temu to może bym nawet jeszcze gifta dał. A nie, nie mam nic. Dobra, nieważne, nie było tematu. O, ten tutaj już prawie awansuje. Pięknie, mamy na nową doktrynę. Ten tu sam trzaska, a tam ci gdzie się podzieli? Mniejsza z tym. Możemy opracować nową doktrynę, plus oczywiście dzienny rytuał przeprowadzić. I tutaj też możemy coś odblokować. When killed on a crusade run for the first time, sacrifice a follower to be resurrected. Once a day, eat meal to receive serduszko. Focus whilst on a crusade run to instantly return to the base. I receive a diseased heart at the beginning of each crusade run. Nie, to ja bym chyba wolał to. The Hunger! You have unlocked a new crown ability. No i to czytałem przed chwilą. Nie rytuał, tylko doktrynę. Nie doktryny, tylko crown. Się pogubiłem trochę. Okej. Damy ich na rozbudowę. Unlocks the murder follower action. A simple solution to many problems, but some followers may find this upsetting if they're awake to witness it. Ascend follower ritual. Perform a ritual at your temple in which you can ascend a follower's spirit to a higher plane of existence. All followers gain loyalty. No to wolę jednak to niż mordowanie. Chociaż prawda jest taka, że możemy stać się tutaj taką typowo złą i niedobrą owieczką, która zabija, niszczy, morduje i tak dalej. Okej, okay, no i tutaj sobie Might of the Devout ulepszymy. Increase the starting level of weapons when you begin a new crusade. Czyli po prostu zamiast jakiegoś pierwszego poziomu będziemy mieli, nie wiem, drugi czy coś tego typu. No i fajno. Z 6 followerów tak mi tutaj podskoczyło to. Nice. Dobra, musielibyśmy coś też do żarcia im zrobić.
raczej z głodu nie umrą. Ci już głodni, lecą. E, dobrze, niech jedzą. A my możemy w międzyczasie udać się tutaj. Pilgrim's Passage. No, możemy też tutaj coś rozkopać, to bardzo dobrze. Tutaj za monety kupiliśmy sobie Follower Form. Mamy królika z Darkwood. Bardzo dobrze, zbieraj, zbieraj. Surowca nigdy za wiele, pamiętajcie. Możemy kupić za 10. Ale nie wiem, czy chcę 10 monet marnować. I tak w sumie nie daje im żadnej formy, tak jakby, więc po prostu kolekcjonersko mógłbym sobie to zbierać. Jest też i nasz Fisherman. Ten to pewnie zmutował. Z naszej zatrutej odry przypłynął. Jeszcze tu kamień jest chyba. Jaką radochę ma, jak głupie tym kilofem. Well, look what that I dragged in. What you're just standing there for. I think I'm gonna fish for you. I'm not one of your mindless acolytes. Aha. Możemy łowić rybki. Hmm, not so useless after all. Listen, perhaps we could help one another. I happen to have caught some extremely valuable treasures in my time. Things that a fish like me, or I mean fisherman like me, has no use for. But to you, well, you look like you like valuable things. Below these waves lurk some of the hardest to catch beasts that ever lived. And I've been trying for years. If you can snag them, these treasures are yours. Catch me a crab, a lobster, an octopus, and a squid. Take this, as a gesture of good faith between two non-fish friends. Dał nam kartę. Enemies have a chance to drop a fish. No i fajno. To idziemy łowić. O, to było szybkie. Tu jakiś spory okaz? Nie, też te czerwone rybki. O! Nowa forma, rybka. Tutaj też w pobliżu jakaś jest duża. O. Kolejne z zadania. No, któraś się złapie. Jakieś małe. Pewnie jakieś tuńczyki czy coś. Dobra, i zostaje nam ostatnia ryba.
O Jezu. No fish. Tu na tym molo nic się nie dzieje. A, nie mam tutaj dwóch okazów. Damy mu kraba. Pinch me, is that a crab? This gave me such a bite. I thought I'd hooked a whale. It's yours now. Pierwszy element talizmana. Lobster, very good, as promised, here's a bit of treasure. No i fajno. Niestety nic więcej, niczego więcej mu nie dam, bo nie mam. Nie wyłowiłem. O. Who dares to enter our sacred house of light? Apologies. It's just that the lighthouse is getting dimmer no matter how hard we worship and the ships keep sinking on the rocks. No ships means no new pilgrims to walk the sacred path. If only our leader was here, she would know what to do. We have not seen her since she went for a walk on the pyre late on one night. We begged her not to go. We all know of the thief in the darkness, but she would not listen. Now we have no choice but to pray until the lighthouse is lit once more. All hail the mighty light. Panowie, wystarczy tutaj wsadzić drzewo. O, osiągnięcie. Gasp! Our prayers have been answered. Thank you, O bright one, for sending this lamp to save us. Now the pilgrims will return to our shores. For restoring the light, we pledge ourselves to you. We are your unworthy servants, mighty lamp. We will pray to you and your great light on this shrine. Please, bath in our adoration. Mamy nowy Divine Inspiration dostępny. Ja tutaj też widzę, o, naszą flagę, pięknie. Zaznaczyliśmy nasz teren. Jakaś łódka jest, ale na razie nie możemy nigdzie płynąć. Niestety ryb żadnych nie ma. Są jacyś pielgrzymi, ale też otwarły się jakieś szopki. Ogrelator, leader in light, what do you know about tarot cards? I cannot use them myself, but I find them often when walking by the sea. Even though they are half drowned or buried in the sand, they do not tear or warp. Isn't that odd? Some say the cards reveal fate. I say the cards are 25 coins each. Interested? 25 za jedną. Pay a priority when you swing your weapon. Harvest bonus resources. 20 więcej damage'u podczas dnia. To się może przydać. 20% to mimo wszystko jest warte ryzyka. Okej, okay, a co tutaj masz? I had a lover once who went to sea and never came back. They used to lay flowers by my door. Flowers suit the young and beautiful best. They've no place with me. Please, buy them. They bring only sadness now. Only the finest dirt. Nie, ja bym sobie ten kamień wziął. Na razie oczywiście, bo nie mam za dużo kasy. Ogólnie to sytuacja wygląda tak, że wstał nowy dzień. W związku z czym możemy tutaj się udać do naszego kultu i pewnie znowu obrządek sobie zrobić. W ogóle... W ogóle to ten, co ja chciałem powiedzieć. Oni zżarli wszystko i dalej są głodni. No ale dobra, mniejsza z tym. Co by im tutaj dać? Schronienie. Upgrade to a more stable shelter. Dobra, czyli lepsze
lepsze miejsca do spania dla nich. Missionary, send your followers on a holy quest to gather resources. That is, if they make it back alive. Tego na razie nie, bo nie mam za dużo followerów. A statue where followers can leave offerings in your honor. To może być ok. Dobra. No to teraz możemy zbudować coś tutaj. A właśnie. Kopalnie kamienia. Tutaj się nie da wyżej tego dać. Ale możemy tym usunąć. Możemy usunąć ten krzaczek z tymi tutaj owocami. Dobra. Moglibyśmy też coś tutaj posadzić. Pięknie. No i okej. Teraz już ta kopalnia będzie sobie mogła działać. O, ten tutaj chyba awansuje, bo jakiś taki chodzi nawiedzony. No i oczywiście każdemu możemy tutaj udzielić błogosławieństwa. Dzięki temu powoli oni będą sobie po prostu awansować. Znaczy zbliżać się do awansu, bo teraz to już tak dużo nie daje. Ale tutaj prawie każdy jest na drugim poziomie. O, ten awansuje znowu. Bardzo dobrze. A, ten już dostał. Ale ten nie dostał. Nie, też dostał. A, bo tam jeszcze jakaś krówka jest, czy coś takiego. W środku. Bo widzę, ucho wystaje tylko. A, ten już też awansuje. No i fajno, znowu nas tutaj... czeka nowa doktryna. I co my tu możemy tym razem sobie wziąć? No myślę, że cokolwiek jak nie weźmiemy, to będzie dobrze. Shelter wydaje się być w porządku. Basic decorations. Kubany, kurna, tam łazi żyga. Dobra, co my tutaj możemy? Shelter możemy, ale kasy nie ma w ogóle. Niedobrze. Ten czegoś chce od nas. Great leader, when time are tough, we can cook grass meals. Followers won't like it, but it beats starving. Try it now. Dobra, niech mu będzie. Pająki biegają bardzo dobrze, bo one tutaj mają mięcho. Dawaj go. Są zwiadowcy tego jednego bóstwa. Dobra, on chciał co on chciał? Grassy? Minus 5 fejpa w ogóle. Ile ja tego mam zbudować? Nie wiem, jedno zbuduję. Znaczy zbuduję, ugotuję. Jaron musi to zeżreć. Gdzie jest Jaron? Czego obudzić?
nie jest zadowolony. Jaron, jedz to. No i zadowolony, jest pięknie. Dobra, trochę generalnie głupio mi jest was budzić, moje ludki kochane, ale musimy tutaj obrządek zrobić. Prowadzić nową doktrynę. Bo się opuszczacie. co by to zrobić? Afterlife, reassure that the death is not the end. Próbujemy teraz tą ścieżkę. Is money the root of all evil, or is the true evil withholding it from me? Unlocks the escort TTs. Follower action. Collect coins from a follower once per day. Unlocks the bribe follower action. Nie, to jest przekupstwo, to nie. Ja wolę to. No i super. Teraz możemy tutaj wykonać sobie codzienny manewr. Może awansujemy. A, na pewno awansujemy. Super. Vampiric weapons. Vampiric weapons have a chance to heal the wielder using the life force of a slain foe. Przyda się. No i super. Jak tam z ich żołądkiem? Nie są jeszcze co prawda w pełni najedzeni. O, rozpoczyna się w ogóle kolejny dzień. Potrzebowałbym jednak mimo wszystko podbierać trochę kasy. A, bo to jest unoccupied, okej. No się zdziwiłem, czemu tak to dziwnie wygląda. Ale tutaj w ogóle jeszcze, to też jest unoccupied i to też. Czyli mam jeszcze na spokojnie trzy miejsca. No to fajno. Dobra, porozwalam to wszystko tutaj. Ogólnie będę musiał porządek zrobić, jak już troszeczkę tych rzeczy odblokuję. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby była taka, nazwijmy to, dzielnica przemysłowa, była taka dzielnica, powiedzmy, rolnicza. I tak samo dzielnica do... O nie, to za długo trwa. I dzielnica do worshipowania. Właśnie, ile ten ołtarz kosztuje? 30 aż monet, nie mam tyle. No dobra, to w takim wypadku łańcuchy pękają. My możemy tutaj odblokować kolejne przejście. Here godly blood was spilled. Here did death no longer wish to wait. Ja, w ogóle brakuje mi jednego followera, serio? O Jezu, dobra, to musimy w takim wypadku do Darkwooda pójść po nowych wiernych. Ale tym się zajmiemy akurat w kolejnym odcinku. Także na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.